Dzisiaj jest mój ostatni dzień tutaj z chłopakami u Mustafy. Zarąbiste kilka dni, które pozwoliły mi się zaadoptować u chłopaków, zaadoptować w ogóle w Iraku. I opowiedziałem chłopakom ogólnie o idei autostopu. No i nie mogli kompletnie uwierzyć, że można wyjść na ulicę, jechać daleko, bo w daleką podróż, jakieś tysiące kilometrów, z kciukiem wyciągniętym i do tego jeszcze za darmo. Chłopaki mówią, nie no dobra, to ty jedziesz z lokalnymi, czyli wychodzisz na ulicę i ogólnie i później im płacisz. Ja mówię, nie, no nie płacę, po prostu pytam, czy mogę jechać z nimi za darmo. Jak się godzą, no to jadę, jak nie, no to nie jadę. No i chłopaki powiedzieli, że po prostu mózg rozbity, o czymś takim nigdy nie słyszeli, w życiu nie słyszeli, nawet o tym, nawet nie mieli najmniejszego pomysłu na takie coś. I wyobraźcie sobie, że zmotywowałem tutaj Mustafę do tego, żeby zaczął robić właśnie vlogi na temat autostopu, na temat podróży. Powiedział Mustafa, się tak zajarał w ogóle tematem, że prawdopodobnie będzie vlogerem podróżniczym tutaj w Iraku, no więc bardzo się cieszę. Mustafa, yes, did you hear about hitchhiking before? No, because you know, you all told me about this. So, you always thinking that when people, they hitchhike on the road, they always pay? They always pay from taxi without paying money, you can't go. Okay, so you want to try? I want to try, but another country. Another country. Yes, because I am shy here. Teraz przygotowuję rzeczy, pakuję rzeczy, wszystko oczywiście w jeden plecak, żeby nie zgubić. Tam jeszcze jest komputer i za godzinkę będę już uciekać w trasę na południe, 100 km dzisiaj do zrobienia, czyli malutko. Patrzcie, ja sobie tutaj ogarniam robotę, robię robotę, ogarniam filmy. Tak to ogólnie wygląda, no szybko próbuję to zrobić. A tutaj kumpel. Siema Mustafa. I take breakfast. Śniadanko Mustafa przyniósł. O kurczę. Ale oni są kochani. Ja zaraz zjem śniadanko i będę uciekać. Filmy przesłane. Ja teraz się zbieram już z domu Mustafy. Jadę dalej do kumpeli 100 km na południe. Mustafa, thank you so much. Thank you. Thank you so much. It was very, very nice. Very nice to meet you. Very nice time, bro. Very nice time. Very nice. We are enjoying with you. Tak, zabieram wszystko. Mam nadzieję, że nic nie zostawiłem. Jak coś zostawiłem, no to po prostu już tutaj zostanie na tak zwane wieki. Ja się zmywam i jadę w trasę. Czyli to, co najbardziej lubimy. Czyli droga, autostop, droga, ludzie. Ogień. Normalnie aż łezka się kręci wokół, jak mówiłem, do widzenia mamie Mustafy, siostrze. No nie pokazałem wam ich, bo niestety w kulturze, w religii szyickiej, no nie można kręcić kobiet. No mają tutaj takie, wiesz, tradycyjne, jak to się mówi, zasady w tym domu, więc trzeba je respektować, bo jestem tylko i wyłącznie gościem, który przyjeżdża na kilka dni, więc respektuję w 100% wszystko to, co panuje w domu. Teraz jedziemy jeszcze pożegnać się z Mustafy tatą, napić się szybkiej herbatki. No ja lecę po prostu na wylotówę już, cisnę, nie? Droga i je ogień, no nic innego. Tak na dobrą sprawę pięknie jest posiedzieć, zaadoptować się przez kilka dni w jakimś domu, bo to daje możliwość poczucia klimatu danego kraju. Najgorzej jest, może najgorzej czasami i dobrze, kiedy wpadasz do danego kraju i się cały czas coś dzieje, cały czas jesteś w trasie, ale jest to męczące. Tutaj przez te 5 dni byłem w stanie naprawdę się w 100% zaadoptować, odpocząć, ogarnąć filmy, nabrać tempa. Złapałem tak zwane irackie tempo, czyli w każdym kraju, do którego jedziesz, łapiesz to tempo funkcjonowania lokalnych. W sensie, ty się tak wciskasz jak mała cząsteczka, no i nabierasz ich tak jakby przyzwyczajeń i nawyków. Więc ja już je mam i jadę dalej sobie teraz. Bardzo się cieszę, że jest, wiecie, jest cieplutko, nastawienie dobre, kataru nie ma, więc wszystko jest jak należy. A ktoś mi tam napisał w komentarzu pod jednym z filmów: Tomek, jak masz katar w Jordanii, no to może jedź albo leć do Kataru. To się śmiałem, dobry żarcik. No. Miłego dnia, ziomeczki, i trzymajcie kciuki za mnie na autostopie. Samochód zostaje, plecak w samochodzie, salam aleikum, elo, kumpel tutaj. Teraz idziemy do sklepu, który należy do taty Mustafy. Dzięki temu, że ich tata ma ten sklep, no to całkiem dobrze im się żyje, na bardzo dobrym poziomie. Ich tata w ogóle jest dealerem tutaj w mieście firmy Samsung, Panasonic, Hitachi, czyli tych takich najgłówniejszych, i dzięki temu może też podróżować po całym świecie, ze względu na to, że mając dokumenty
współpracy z Samsungiem dają mu możliwość łatwiejszego załatwienia wizy do Schengen czy do innych krajów. Salam aleikum. How are you? Good. Salam aleikum. Hello. Hello. Salam aleikum. Yeah. You will leave now? Yeah, yeah. I will go after like 5 minutes, maybe 10 minutes. We can drink tea. Chciałem sobie fujalkę. Yeah. A wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że niezależnie co będziesz pić, no to masz czas, tyle ile jest płynu w szklance, to masz czas na to, żeby pogadać z tym człowiekiem i wtedy jak się już wypije wszystko, to wtedy można już spokojnie jechać, a nie na zasadzie cześć, dobra, już jadę i papa. Idę zapytać kumpla, ile... All of this Hitachi. Hitachi. Yes, and this Samsung. Okay, show me this Samsung. Oh, like this, zwykła lodóweczka. How much cost like this? It's $465. $465. Czyli około 3000, okej. Okay. This is a big one. Big? $620. Okej, 2800 zł, tamta 2400. Okej, okay, czyli to jest, no, to jest 2,5, też tak. Tak przyzwoicie powiedziałbym, nie? Nie wiem, czy... Nie wiem, dajcie znać, czy ten... A to jest duża. The big, yeah? Set. $1,020. Okej, dobra, to ta jest droga. To jest 4500. Zobaczcie, lecimy teraz sobie na wylotówkę tutaj. Najlepsza wylotówka zawsze z miasta jest gdzie? Na wylocie z miasta. Nigdy w mieście, bo to zawsze jest trudniejsze, ale możliwe. Najlepsza jest właśnie za miastem. Wtedy jest najbardziej odsiana ilość aut, która gdzieś tam może skręcać, tylko po prostu gdzieś tam jedzie. Więc to tak wam polecam, moi kochani. Ale dzisiaj jest na liczniku 29 stopni, nie wiem czy to widać. 29 stopni jest tak naprawdę ciepło, jest tak solidnie, że moje ręce pewnie będą czerwone po dzisiejszej podróży. A na miejscu w Nadżaf czeka już na mnie kolejna gospodyni, Maram, która uczy angielskiego tam. Dobra, ja pomału będę się zwierać, biorę plecak. O, super, otwórz. Dzięki, biorę plecak. I będę się z Mustafą zaraz żegnać. Thank you so much, bro. Welcome. It was a big pleasure. It was big pleasure. Yeah. See you in Poland. Tak to właśnie wygląda, no. Ja to taki emocjonalny chłopak jestem, wiecie? Naprawdę. Lubię ludzi. Ajajaj. Jak człowiek spędza kilka dni z takimi mądrymi, ciepłymi ludźmi, to chce się zostać dłużej. Wiadomo, jaka jest droga. Droga to jest droga. Droga wzywa. Droga mówi, że trzeba jechać. Droga nie pozwala się przywiązywać. Droga to jest droga. Ziomek się zatrzymuje. No i pierwsze pytanie. Czy pan taksówkarz? On mówi tak. Ja mówię, no to nie chcę, a on do mnie mówi, przyjacielu, 3 złote i ciebie wiozę. Ja mówię, nie, kumpel, nie chcę. Dawaj, wsiadaj, za 3 złote jedziemy. Mówi, nie, no mordo, nie chcę. Mówię, kumpel, już tam wyluzuj, mówię, nene, czy tam, o, nie pamiętam, że tam, nie, no i tego, nie, nene, to nie jest nie. On mówi, nie, no dawaj, wsiadaj, nie wariuj. A nie, sorry memory, kolego. I ja mówię, nie, no i w końcu pojechał, ale taki wkurzony, ty. Bo on do mnie mówi, że wiesz, za 3 złote to ty ze mną nie pojedziesz. Mówi, to nas. Marty? Okej. Mohamed? Mohamed, słuchajcie, zatrzymał się właśnie Mohamed. No i lecimy sobie. Znajomość oczywiście angielskiego po stronie Mohameda malutka. A ja szweja arabich. Bardzo mało po arabsku tutaj mówię. Ale jakoś dajemy radę. Kawałeczek do przodu podjedziemy. No i mam teraz taką fazę, że jak wiozę komputer, to nigdy nie zostawiam plecaka z tyłu, bo mam tak wiecie, no. Dobrze mieć go po prostu pod ręką, coś w ten deseń. Ale to jest też takie nieprzyjemne, bo tak się nieprzyjemnie jedzie po prostu. No, lecimy sobie teraz cała droga do Nadżaf. Jest taki asfalcik, więc przyjemnie, ale wszędzie syf, no. Nie ma co ukrywać też, bo nie wyrzucają śmieci. Z moim nowym przyjacielem podjechałem kawałek, ale znowu się nie dogadaliśmy, bo on dalej pojechał tą drogą. Zobaczył tego busa i mówi do Nadżaf, to jedź busem.
Ja mówię, no dobra, no tam wysiadam, nie, bo nie wytłumaczę mu i tak, że nie jadę busem. Więc no wysiadłem, ale kawałek podjechałem, no. No zabawnie jest, kiedy wiesz, nie znasz języka arabskiego i kolega też nie zna języka angielskiego, no to tak jest zabawnie, bo to jest na migi trochę, takie wiesz, na wyczucie. Ale palny wiedzie, o kurde, kolego, ale naładował. Sytuacja następująca. W Iraku, mylę czasami z Iranem, zrobiłem już 200 km autostopem i łapanie autostopa tutaj nie jest takie proste, jakby się wydawało. Bo nauczeni lokalni tym, że za transport się płaci, autostop no ciężko działa. Trzeba znaleźć osobę, która skuma temat i będzie mówić po angielsku. No więc to jest trudne. Ale jak już złapiesz taką osobę, to się nauczysz bardzo dużo. Więc sporo czekam na autostopie tutaj, naprawdę sporo. I się przynajmniej opalę. Taka solara, nie? Solaro blachara. Nie wariuj, kumpel, jedziemy autostopem, jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Hej! Kto, jak to mówią, jak to stare porzekadło drogi mówi, kto łapie, ten złapie. No i oczywiście złapany. I teraz się dogadać z kolegą, żeby tak, wiecie, dobrze poszło. Dobra, lecimy z tematem. Ale zaparkował, no kierowniku. Mówię. Salam aleikum. Salam aleikum, salam. Do you know English? No English. Can I drive with you 10 km? In direction to Najaf? No, no flus. No flus, no. Nie ma hajsu. No flus, no to no flus, no to nie ma transportu. No to nie ma, nie? Elo morda. Tak to wygląda, nie? W praktyce. No ale ja to rozumiem, ja to respektuję. Więc sobie stanę tutaj pod palmą i będę dalej łapać. No bo przecież nie o to w autostopie chodzi, żeby jechać. Tylko chodzi o to, żeby nawiązywać reakcję. Z tego, że ja zapłacę temu człowiekowi dychę, 10 zł, ja to mogę zrobić, ale to będzie tylko i wyłącznie pusty kilometraż. Nie o to chodzi w podróżowaniu. Nie o to chodzi, żeby przejechać za wszelką cenę. Większość starych wyjadaczy, którzy są na kanale Jak to Daleko, rozumieją, o co chodzi. Coś więcej, nie? Autostop daje ci taki pogląd na dany kraj, którego nic inny sposób podróżowania ci no nie da. Plecak zadokowany. Próbujemy szczęścia dalej. Dawaj, mordko! Dawaj, nie wariuj! Nie wariuj! Widzicie ten biały samochód? Zapłaciłem panu, żeby pojechać z nim za hajs. No ale była taka zmuła, że po 15 km powiedziałem: Panie, ja wysiadam, masz hajs i elo! Kurczę, no bo chciałem trochę przyspieszyć temat, ale doszło do mnie, że taka zmuła, że szok, no. Pogadaliśmy tam dosłownie kilka zdań, no i lipa. Widzisz jak to jest, nie? Wkurzają mnie te śmieci, czujecie? Idziesz i cały czas coś ci się w nogi zawija, bo te śmieci cały czas się tutaj przewalają. No i kto miał rację? Tomek miał rację. Praktyka jednak wygrywa ze wszystkim. Trzeba troszkę poczekać, być cierpliwym, a los wynagrodzi oczekiwania. Jechałem sobie teraz z tak ciepłym policjantem, pogadaliśmy sobie. No i dzięki temu, że jechałem z policjantem, no to na wszystkich checkpointach był totalny luz i malina. A taki ziomek się numerami wymieniliśmy i ziomek mówi: kumpel, ty jak będziesz w Karbali, to ty do mnie podbijaj i dawaj do mnie na chatę. Ja mówię: panie, ja już tyle w Karbali byłem, że już nie będę tam jechał. On mówi: ale jak coś by było, to dawaj znać. Ja tam w Karbali to już pół rodziny mam praktycznie. Muszę znaleźć teraz swoją miejscówkę, w sensie koleżankę, która uczy angielskiego. Ona gdzieś tutaj jest, ma na imię Miriam. No i muszę zlokalizować jej szkołę. No ale to muszę zerknąć na mapę. Zobaczcie, moi kochani, jestem teraz u Mariam. Maram. Salam aleikum, guys. Jestem tutaj, Maram to jest nauczycielka, a to są studenci, którzy uczą się angielskiego Cambridge University Institute.
I oni tutaj przychodzą się uczyć, a ja jestem Mariam, gościem po prostu i teraz mamy możliwość sobie trochę pokonwersować. Pogadałem trochę ze studentami, a teraz czas na coś, żeby coś wszamać. Teraz będziemy jeść tu ichniejszą szamkę tutaj, tu jest jakiś jogurcik chyba. Później chyba też na chwilkę sobie wrócę do tych studentów, no ale też pójdę sobie poeksplorować miasto. Muszę się jeszcze z Mariam dogadać co i jak z noclegiem, żeby wiecie, żeby to było wszystko ogarnięte, bo tak trzeba zawsze mieć wszystko dopięte. No i będziemy zaraz tutaj razem sobie szamać. Proszę zobaczyć, tutaj z kolegą będziemy pić sok. Ale słodki. What is the name? Granat! Yes, sok z granata, ja to kombinuję, co to w ogóle jest? Ale dobry. Kwaskowaty, ale oczywiście cukru dużo. Dużo cukru. What is this? This sweet. Yeah, but name? In Arabic? Zlavia. Mazlavi? Zlavia. A Zlavia? Yes. Zobaczcie, Zlavia, taki na głębokim tłuszczu. Coś tutaj takiego wykombinowanego. Ciekawe, no. Zobaczymy, co to jest. Tradycyjne, ichniejsze danie. Mendy. Więc moi drodzy, tutaj jest kolega. Can you say something in Polish? Yeah, I have little expressions in Polish language. For example, jak masz na imię? Jak masz na imię? Akil. I like Poland. I like the nature in Poland. This is my guide today. Tomek. Tomek, też Tomek. Będę tak go nazywać. Jest moim dzisiaj przewodnikiem. Gość do 2005 roku pracował w wojsku i miał styczność z polskimi wojskami, więc umie trochę po polsku. I like this country because this country it was one of the countries that ruled by the Soviet Union, but it has taken its independence when the Polish society tried to change his nature, tried to change his life. So I like it. I like Poland very well. Yeah, the people there are so strong. I like Polish. I słuchajcie, teraz jesteśmy na największym na świecie, największy na świecie cmentarz tutaj właśnie w Iraku. How many people it's here? According to the records, we think there are 10 million. 10 milionów. One of the ancient cemeteries in the world. So here there is no difference if there are Shia or Sunnah. All the Muslims are buried their death. What about the jinn? The people, they believe for jinn? Yeah, some people they believe in jinn here because you know. Why they believe? I mean, a lot of people said that you cannot enter to the cemetery at night because the souls of the dead people are growing and be outside of their locations. So some people are afraid of to enter to the cemetery. So they are going to be away. For example, me, I'm very afraid of. Really? No, I'm just joking. Ale widzicie, jaki ziomek? Kurczę, jakiś się ziomek trafił, ale nie będę tutaj na siłę wbijał w nocy na cmentarz, tylko jutro sobie w ciągu dnia przyjdę, żeby tutaj przypału nie robić, wiecie o co chodzi. Ale największy na świecie cmentarz, będzie to trzeba przeeksplorować jutro. Pan tutaj poczęstował nas tym nabykiem, no i kolega chciał mu zapłacić tak dosłownie odrobinę pieniążków za te dwie kuleczki, ale powiedział, że nie, w gościnie to się nie płaci, gość nie płaci. Very tasty, shukran, habibi. Salam alaikum, habibi. Salam alaikum. Chłopaki zawsze przychodzą pytać, skąd jestem, co tu robię, zagadać. Okay. To bardzo lubię w Irakijczykach tutaj, nie? Że się interesują tobą, nie są nachalni, są tacy przyjemni, mają takie... To jest bardzo ważne na Bliskim Wschodzie, mają wyczucie. Mają wyczucie do tego, kiedy podejść, kiedy pogadać. Oczywiście nie zawsze, ale z reguły tak. Tutaj ziomeczek jest jubiler i robi różne pierścienie. Why the men they like to? Do you have some? Yes, yeah, I have someone here and here. This is one of our traditions. Some people wear it for religious situation and some people wear it for beauty. What is the reason to use the stones? Different meaning. This is different meaning. He said this ruby. Ruby. It's from Yemen. Yemen. It's very loyal and very clean. You know, when you wear it and try to pray for God, God is going to accept your prayer directly. Shukran. Thank you very much. Ale super. No widzisz, jak mam kumpla, no to mogę się dowiedzieć jeszcze więcej ciekawych rzeczy. No ale mam takiego, pierwszy raz w ogóle w podróży spotkałem tak bystrego człowieka. Co to jest? Butter. A butter. Butter and some flour. Okej. Spróbuję. Jakieś masełko, cukier.
i wielki kokosowym, ale zarobiste. It's very delicious. Very tasty. Szukran. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, habibi. Szukran. They said this is a calf. Calf. So yeah, we can use it on the head here. And to scruff. Yeah. Mm-hmm. To be more proud. You know? To more proud. To be more proud. Like just like this. Just like this one. Ah, okay. Yes. Okay. You got it? Yeah, I got it. Very good. Żeby być bardziej wyniosłym, silnym. To jest ulica krawców i tutaj przygotowywują salam aleikum. Przygotowywują przeróżne stroje lokalne, a teraz wchodzimy na dzielnicę salam aleikum. Tutaj przy, teraz salam aleikum. Good. Salam aleikum, habibi. Tutaj zobaczcie, mają przeróżne. A to jest, wiecie, do robienia czego? To jest do robienia różańców. Wilczy ząb. Yeah, sometimes they use it in Iraq for magic. For magic? Yeah, for magic. Wow, it's nice. For good luck. For good luck and magic, together, both of them. Yes. Interesting. That's the old story in Iraq, the people in Iraq, old story, that one day it's the battle between angel and a wolf. Angel and wolf. And wolf. Jinn and wolf. Yeah. And the wolf will take, killed angel, the change, the wolf, the angel changed the stone. Zobacz, tutaj pan opowiada o tym, jak w 2006 roku Amerykanie tutaj byli, a tutaj pan mi podarował ząb wilka. To jest no coś pięknego, no naprawdę nie, no ciężko to określić w ogóle słowami. Zobaczcie, ten pan tutaj odziedziczył w ogóle sklep po tym, po swoim tacie. To jest chyba jego tato tam siedzi, w sensie na zdjęciu. Tutaj był jego sklep, tutaj i tutaj. I wiecie, co powiedział? Powiedział, że teraz bardzo mu się źle wiedzie, więc no jak byli Amerykanie, no to mu się dobrze wiodło. Ale później ktoś po prostu przyszedł i okradł go ze wszystkiego, no i nikt mu już nie chciał pomóc w tym wszystkim. Uciekamy. Szukran, habibi! Zobaczcie, tutaj teraz z koleżką i przyszliśmy na kawę. Ale kolega ma skill normalnie. Jeżeli ja jestem otwarty, no to kolega nie... To kolega to przychodzi z samego siebie. No, kumpel tutaj jest mistrzem po prostu. A kolega mówi, że cukru nie używa, bo na diecie. Ja cukru też tak, od cukru na dystans, ale piękną miejscówkę tutaj kolega ma. Zaromizować. To jest tradycyjna kawa, nie? A kolega kawę pije? Coffee? Really? Zobacz, jaki mały bobas, ty. Muszę przyznać, że nie piłem lepszej kawy w życiu. Jest taka trochę jak kakao, jest taka trochę gęsta, naprawdę. W takich małych kubeczkach. Ale że młody? He's not too young to drink the coffee? He's a small one. He's drinking sweet coffee. Ah, this is sweet coffee. Ah, okay. Oh, military. Zobaczcie, ile oni tutaj cukru ładują. Załyką, patrzcie, kubeczek, pyk. Herbata bez cukru to jest stracona herbata. Zapamiętać, zapisać, nie? Więc chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli gdziekolwiek idziecie, to trzeba mieć lokalnego przewodnika. Bez niego, jak bez ręki. I'm going to make you very fast. Fermentation milk? Yes. Okay. Fermentation milk. Kolega umył. Oczywiście tak jak zasada, jeżeli gdzieś jest lód, prawdopodobieństwo, że padniesz, będzie... To nie. Będzie duże, nie? Zdrówko. Sfermentowane mleko z solą, z kostkami lodu. I z cytryną. It's nice, very fresh. جينا كباية. جينا كباية. اوهو. احنا لعناية. اخنا لخنا. احنا لعناية. اخنا لخنا خلاية. اه حبيبي. مو على بعضك احسك.
Młada balach muchesek. Okej, teraz będziemy uczyć polskiej piosenki. Yeah. Hej sokoły, omijajcie góry. Hej sokoju, mciawiet. Gorylasy doły. Dory saladory. Dzwoń, dzwoń. Dzwoń, dzwoń. Dzwoneczku mój stepowy. Dzwonesko mój typoni. Żeby nie ominął Cię następny odcinek, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawisz pod filmem komentarz z Twoimi spostrzeżeniami. Do usłyszenia, cześć!